Litwini zrzucili się na sprzęt dla Ukraińców. To, pogromca orków Litwini zrzucili się na sprzęt dla Ukraińców. Kolejny po dronie Bayraktar TB2 prezent od Litwinów dla Ukraińców. Tym razem do Ukrainy powędruje 110 systemów M4S Viper. Broni nadano nazwę pogromca orków. O nowej broni dla Ukrainy poinformował na swoim Twitterze litewski dziennikarz Andrius Tapinas. To właśnie on stał za sukcesem zbiórki, która polegała na uzbieraniu 6 milionów euro na zakup drona Bayraktar TB2. Litwini tak szybko uzbierali potrzebną kwotę, że aż firma produkująca drony poinformowała, że przekaże sprzęt za darmo. Część środków przeznaczono więc na zakup innej broni dla Ukrainy. Tapinas poinformował, że chodzi o 110 systemów M4S Viper. Litwini zrzucili się na kolejny sprzęt. Pogromca orków. Dla Ukrainy, systemy nazwaliśmy pogromcami orków. Tolkien by zaaprobował, napisał. Broń ma trafić do 35 jednostek wojskowych stacjonujących w Ukrainie. M4S Viper to sprzęt wojskowy produkowany na terenie Litwy. Ważący ok. 6 kg sprzęt może przenosić jedna osoba, co powoduje, że maszyna jest wyjątkowo poręczna. System służy do eliminowania bezzałogowców o małym i średnim kalibrze. Co ciekawe, broń jest w stanie przechwycić sygnały nawigacyjne bezzałogowców wroga i w taki sposób je unieszkodliwić, lub nawet przejąć nad nimi kontrolę. Wygląd maszyny jest dość specyficzny, w sposobie chwytu może przypominać granatniki przeciwpancerne.